Audycja popularno-naukowa. W programie pierwszym Polskiego Radia słuchamy audycji popularno-naukowej Eureka. Niezwykłe dokonania konserwatorów i procesy ratowania dzieł sztuki poznajemy poprzez prezentację fresków i malowideł Franciszka Ecksteina z cerkwi świętego Piotra i Pawła, dawnego kościoła jezuitów we Lwowie. W Łazienkach Królewskich w stajniach Kubickiego możemy oglądać wystawę pod tytułem I otworzyło się niebo. Skąd pochodzi tytuł? Zapytam pana doktora Pawła Bolińskiego z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Pan jest kuratorem wystawy. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu. W momencie ukończenia konserwacji tych fresków, rozebrania już rusztowania, obserwując ludzi, którzy wchodzili do kościoła, bardzo często właśnie pojawiał się taki komentarz, otworzyło się niebo. Dlatego też, że tematyka i sposób namalowania tych fresków jest bardzo specyficzny dla sztuki XVIII wieku. To iluzjonistyczne malowidła. Sposób ich budowania powoduje, że mamy do czynienia z iluzją architektury, która jest malowana i ostatniego planu niebo, gdzie rozgrywają się poszczególne sceny. Dlatego też ludzie po tych wielu, wielu latach, kiedy kościół najpierw był niedostępny dla publiczności, a potem stan jego zachowania był katastrofalny, nie widzieli tych niuansów, nie widzieli tego efektu iluzji i po konserwacji takie u nich wzbudzało właśnie skojarzenia. Argumentem, który towarzyszył też temu tytułowi i tak też był kojarzony już w momencie otwarcia tej wystawy, był fakt, że kościół pełni obecnie funkcję cerkwi garnizonowej. I z racji toczącej się wojny na Ukrainie bardzo często odbywają się w nim pogrzeby żołnierzy i też to jest jakaś taka przenośnia, że dla tych młodych ludzi broniących swojego kraju jest to taki moment, kiedy dla nich też otwiera się niebo. W Łazienkach Królewskich widzimy multimedialne przedstawienia, które dają nam wyobrażenie o dziełach oryginalnych, o barokowych polichromiach. Warto o nich opowiedzieć, to jest bardzo duża powierzchnia. Rozpocznijmy może od autora, Franciszka Ecksteina. Franciszek Eckstein był to bardzo już uznany malarz pochodzący z Moraw, z Brna, który kształcił się również w Rzymie i tam mógł obserwować, studiować najpiękniejsze freski iluzjonistyczne Andrea Pozzi, takiego mistrza, takiego guru właśnie tego malarstwa iluzjonistycznego. I on już był uznanym malarzem na Morawach, kilkanaście dużych realizacji miał właśnie tam. W Rzeczpospolitej kilka lat wcześniej, niczym przybył do Lwowa, udekorował kościół w Krakowie, kościół Przymienienia Pańskiego Ojców Pijarów, gdzie też przepiękne iluzjonistyczne malowidło stworzył na sklepieniu kościoła i w prezbiterium. Dlatego jako już znany malarz został zaproszony przez fundatorów i jezuitów do Lwowa, gdzie zrealizował swoją ostatnią już realizację, ponieważ umarł tam we Lwowie, po nim kończył jego syn Sebastian i tam ponad 1300 metrów kwadratowych udekorował właśnie na sklepieniach tegoż kościoła jezuitów we Lwowie. Przejdźmy teraz do historii samych fresków, do ich treści, rzecz jasna religijnych, poświęconym w większości postaciom świętych Piotra i Pawła. Jako dwóch głównych apostołów właśnie jezuici bardzo często w swoich świątyniach umieszczali świętego Piotra i świętego Pawła, dwóch największych apostołów. I malowidła są poświęcone w prezbiterium i w nawie głównej. W prezbiterium mamy do czynienia z apoteozą świętego Pawła oraz z personifikacjami czterech kontynentów. Nawa główna jest poświęcona świętemu Piotrowi. Można zobaczyć trzy sceny, kiedy Pan Jezus przekazuje klucze od kościoła swojemu najważniejszemu apostołowi oraz dwie sceny flankujące nawę główną z Dziejów Apostolskich, gdzie święty Piotr nawet
naucza w świątyni oraz gdzie święty Piotr ulecza chorych i chromych. Nad chórem przedstawienie wszystkich świętych, którzy do XVIII wieku, do czasu malowania tej dekoracji zostali przez Stolicę Apostolską wyniesieni. Dzieje samego kościoła, dziś cerkwi i tego zabytkowego sklepienia, o którym pan opowiada, to niestety historia zniszczenia i takiej stopniowej degradacji na przestrzeni kilku wieków, choć podejmowano prace konserwatorskie. Tak, to prawda. Kościół ten był bardzo mocno doświadczony przez historię i musiał być poddawany kilku konserwacjom, renowacjom. Pierwsze wzmianki o takich pracach restauracyjnych to są wzmianki pochodzące z XIX wieku, kiedy to miała miejsce tam pierwsza renowacja, prace przed II wojną światową w latach 30. Malarz Jerzy Janisz przemalował całe sklepienie, wszystkie malowidła w kościele, co prawda po formie, czyli naśladując kompozycję, natomiast bardzo grubą farbą kazeinową, przez co freski zatraciły swój charakter, efekt perspektywy. Po wojnie niestety kościół był zamknięty, kiedy jezuici musieli opuścić już Lwów. W czasie wojny bomba uszkodziła sklepienie. Duże zniszczenia miały miejsce na skutek działań wojennych, a resztę to dopełnił już czas i warunki atmosferyczne, jakie panowały wewnątrz, ponieważ był uszkodzony dach. Woda dostawała się praktycznie bez ograniczeń, bezpośrednio na sklepienie, wypłukiwała zaprawę. Ten destrukt był bardzo, bardzo daleko posunięty. Duże partie fresku zostały bezpowrotnie uszkodzone i zniszczone. Umieszczono tam również archiwa z biblioteki Solińskich i przez ponad 50 lat mieściły się tam magazyn zbiorów, przez co kościół był zamknięty. Kościół został przekazany cerkwi grekokatolickiej, przyjął tą funkcję kościoła garnizonowego. Wtedy też narodził się pomysł, aby strona polska pomogła w pracach konserwatorskich we wnętrzu. Proszę opowiedzieć o tych pracach, o technikach ratowania malowideł. Zawsze mnie zaciekawia ta praca na rusztowaniach, potrzeba oświetlenia, zadanie logistyczne również bardzo skomplikowane. Tak, w złym stanie zachowane wnętrze wymagało bardzo wnikliwych badań interdyscyplinarnych, jak również samej inwentaryzacji, która by mogła określić, co w tym wnętrzu cennego się znalazło i w jakim stopniu zostało to wyposażenie czy dekoracje wnętrza zachowane. Półtora roku ten projekt był realizowany i w następstwie właśnie tego badawczego projektu powstał program konserwatorski i same prace rozpoczęły się. Praca na rusztowaniu jest bardzo specyficzną pracą. W tym kościele freski znajdują się na wysokości 27 metrów, więc jest to dość spora wysokość i trzeba przygotować też odpowiedni warsztat na rusztowanie, żeby móc w odpowiedni sposób konserwować takie malowidła. Proces tej konserwacji był niezwykle trudny. Wykorzystaliśmy najnowsze techniki stosowane w konserwacji do tego, aby centymetr po centymetrze ratować freski. Stosowane były nanotechnologie, ostatnio dość popularne w naszej branży, środki, które pomagają utrwalić warstwę malarską, różne metody do usuwania przemalówek, do usuwania soli, które były tam wszechobecne. Musieliśmy prostować fragmenty tynku zniekształcone przez wodę, która przez tyle lat wypłukiwała zaprawę. Mnóstwo różnych technik i było to naprawdę olbrzymie wyzwanie. Powiedzmy również kilka słów o samej współpracy już wieloletniej zespołu polsko-ukraińskiego. W projekcie uczestniczyli Włosi, no można powiedzieć zespół interdyscyplinarny. W tych pracach konserwatorskich musiał być dobrany interdyscyplinarny zespół i taki też zaprosiliśmy do współpracy z różnych dziedzin nauki, czy to reprezentantów nauk ścisłych w momencie, kiedy musieliśmy badania laboratoryjne przeprowadzać, czy to fachowców i specjalistów z zakresu historii sztuki,
również naszych znajomych z ośrodków naukowych z Włoch, którzy są prekursorami stosowania tych technik na przykład nanocząsteczkowych konserwacji. Oni wszyscy tworzyli takie zaplecze naukowe i doradcze. Nasz zespół konserwatorów w sumie przez te prawie 10 lat pracy, to było kilkadziesiąt osób, prawie 40 polsko-ukraińskich konserwatorów. Kiedy już całe malowidło było uratowane i zabezpieczone, trzeba było jeszcze przy nim wykonać prace artystyczne. To znaczy, ponieważ był bardzo duży destrukt warstwy malarskiej, trzeba było wykonać retusze, tak aby znowu można było w pełni podziwiać to malowidło iluzjonistyczne. I same te prace estetyczne zajęły nam prawie 3 lata. Wykonywaliśmy ten retusz kropką, czyli takim kodem graficznym, kropka przy kropce, pędzlem nakładając farbę, aby nasze działanie konserwatorów było odróżnialne od oryginału. Teraz można już efekt naszej pracy oglądać, czy to we Lwowie, czy to właśnie na wystawie, która jest w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Bardzo panu dziękuję za wprowadzenie nas w świat barokowych polichromii. Wystawa, o której rozmawialiśmy, pod tytułem I otworzyło się niebo w warszawskich Łazienkach, potrwa do 28 czerwca. A w świat barokowych polichromii wprowadzał nas pan dr Paweł Boliński z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Łączyliśmy się z rozgłośnią Radia Kraków. Bardzo panu dziękuję za spotkanie. Dziękuję ślicznie. Do widzenia. Słuchaczom dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Katarzyna Jankowska. Polskie Radio. Program pierwszy. Jedynka.